Witamy Państwa serdecznie w Energy Gas Polska. Dzisiaj zaprezentujemy tutaj montaż instalacji gazowej do Mercedesa w wersji AMG z silnikiem 6,2 litra. Jest to silnik ręcznie składany o mocy 525 koni mechanicznych. Auto jest z 2008 roku. Tutaj oczywiście została zamontowana instalacja gazowa WRC Sequent Plug and Drive z dużym zapasem wydajnościowym do około 600 koni mechanicznych, więc spokojnie sobie poradzi z takim zestawem. Jeżeli chodzi o widoczne komponenty, tutaj na pierwszy rzut oka rzucają nam się listwy wtryskowe, 8 wtryskiwaczy BRC, model oczywiście żółty, ten najbardziej wydajny. Tuż obok widzimy czujnik ciśnienia i filtr fazy lotnej, pierwszy, tutaj jest widoczny drugi. Jeżeli chodzi o reduktory, zostały one zamontowane tutaj w nadkolu, więc są całkowicie niewidoczne. Powiedzmy coś może o spalaniu tego auta. Oczywiście widać, że silnik nam tu pięknie wypełnia całą komorę. Jest to silnik 6,2, spala średnio około 20-22 litrów benzyny. Gazu spali około 25 litrów, co zapewni nam tutaj ogromne oszczędności. Tak naprawdę na poziomie 600 zł na 1000 km. Więc no tutaj zysk jest gigantyczny. Właściciel wydawał wcześniej 1100 zł na 1000 km, a teraz no, na gaz będzie wydawał tylko 500, więc różnica jest gigantyczna. 600 zł zostaje w kieszeni, a my jeździmy sobie Mercedesem AMG za pół ceny, więc jest no, po prostu rewelacja. Przejdziemy teraz troszeczkę dalej. Pokażę Państwu, gdzie został zamontowany przełącznik. Został on zamontowany w miejscu wybranym przez klienta tutaj na konsoli środkowej. Po zamknięciu jest on całkowicie niewidoczny, więc w razie co można go ukryć. Jeżeli chodzi o zbiornik, został tutaj zamontowany maksymalnie duży zbiornik, jaki możemy zamontować. Jest to zbiornik 82-litrowy, tankowany w 80%, czyli mamy do dyspozycji 65 litrów gazu. Przejedziemy w trybie miejskim na takim zbiorniku 260 km. Oczywiście wszystko nam tu się pięknie domyka. W trasie myślę spokojnie przejedziemy, no może nawet 400 km, ale to już zależy od stylu jazdy. Jeżeli chodzi o wlew, wlew został zamontowany pod klapką wlewu paliwa, wymaga stosowania do kręconej końcówki. Po zamknięciu jest to oczywiście całkowicie niewidoczne. Więc teraz tak podsumowując, no jak widzicie Państwo, do takich samochodów jak AMG również możemy montować instalacje gazowe. Koszt nie jest duży, to jest 6400 zł za instalację obsługującą do 600 koni mechanicznych, a zwraca się bardzo szybko, bo już po około 10 tysiącach kilometrów, więc oszczędność jest gigantyczna i jeździ się za pół ceny takim właśnie ponad 500-konnym AMG. Więc zapraszamy serdecznie do Energy Gas Polska. Z chęcią podejmiemy się montażu instalacji nawet do mocniejszych wersji. Dziękujemy.